Dobry wieczór. Czas teraz na propozycję studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat-Adamskiej pod tytułem Widma. On jest zbudowany przede wszystkim z Chopina, którym Wiesław Hołdys jest opętany pozytywnie. Ja mam wrażenie, że on ubiegły rok żył fragmentami tych tekstów i twórczością Chopina. On zresztą parę razy mi się zwierzył, że spędzał długie godziny słuchając Chopina i oglądając różne obrazy i czytając różne teksty, różne wiersze. Chopin, ale no różne sposoby grania Chopina. I taką inspiracją dużą, dosłownie nie ma tego w spektaklu, było to, jak Chopina grał Paderewski pod koniec XIX wieku. Przecież on to grał w salonach. W Ameryce, prawda? Nie w salonach, tylko w salonach, na rozstrojonych pianinach, do zabawy. Co jest fantastyczne, czy prosi Amerykanie, gdzieś jakieś go to west i tak dalej, to strasznie pasowało. Wszystkie klęski mówią wyraźnie do Polski głosem Boga. Lud galicyjski cierpi. A czyż polski duch nie umiera przez was z głodu? Jeśli muzyka jest prawdziwa, jeśli tam jest ta szczypta tego absolutu, to ona porywa wszystkich. To nie trzeba być melomanem, znawcą, koneserem muzyki, żeby usłyszeć, że to jest prawdziwa, dobra muzyka. To nie kraj żaden, ale cmentarz stary. Po nim przeszłości przechodzą się mary. Romantyzm, czyli skupienie się na uczuciach, emocjach, tym, co de facto powoduje człowiekiem. Natomiast ten pozytywizm to próba okiełznania tego, co człowiekiem powoduje. A to pełznące pośród trupów bractwo, myślisz, że ludzie? Pod ludzkim obliczem one do ludzi niepodobne w niczym. To śród zgnielizny pełznące robactwo, widzisz? Ten Chopin jest sztuczny, tak to nazwijmy, czyli odtwarzany z płyty. Grany oczywiście przez wirtuozów, wybitnych pianistów. I grany jest też przez wybitną pianistkę Alicję Margolin. Tutaj na żywo, co jest znakomitym walorem, pomysł reżysera. I fenomenalne jest to, że to pianino jest też po przejściach. Ono jest rozstrojone, wybrakowane. Każdego dnia się inaczej zachowuje. Bo wystarczy, że ktoś, że to kilka dni tu jest pusto i natychmiast spada tam temperatura, staje. Na przykład jak my wchodzimy, robi się ruch powietrza, więc to pianino na nic stąd, nic owąd się nastroiło. Nie wiedzieć czemu. Alicja mówi, że jest lepsza jakość tego, myślała, że tu w ogóle by ustroicie. W powietrze, na rumakach, zbiega się rycerski stan. Michał Blaszak. Czy trudno jest wkomponować w spektakl fałszywe noty? Nie, ponieważ nam się wydaje chyba, jesteśmy zarażeni tym, że fałszywa nuta jest zła, że są dźwięki dobre, czyli te, które w jakiejś tam skali się mieszczą, czy w jakiejś estetyce, i dźwięki złe, których nie wolno dotykać, nie wolno grać. A to jest nieprawda, bo to oczywiście to nie jest mój pomysł, ja to usłyszałem od mądrzejszych ode mnie, że obok tego dźwięku pozornie złego, o pół kroku, jest ten dobry. Według mnie to jest nieprawda. O. Chopin stał się w jakiś sposób takim jakby niewolnikiem stereotypu. Wierzby płaczące, że takie podniosłe strasznie i tak dalej. Twórczość jest bardzo bogata, tam jest w ogóle niesamowite, w ogóle rzeczy bardzo różne. Ale to jest też mój przypadek, ja zacząłem Chopina słuchać jako dziecko. I to zauważyłem, że jest też druga grupa takich genialnych, do prostu absolutnych zwolenników, miłośników Chopina, totalnych fanów. No to, co się dzieje, oglądanie konkursów chopinowskich, te całe dyskusje i tak dalej, co? Ja pochodzę z bardzo prostego domu, znaczy z domu prostych inżynierów. Zawsze jak był konkurs chopinowski, to w telewizji po prostu oglądali. To takie nawet, to miejscami to przypominało trochę takie zawody sportowe. Jesteś gotowa, Alicja? Dawaj. O tak, Bartek zaczyna tańczyć nieruchomo. Tylko podejdź bliżej do lemuli, wiesz? Tak.
Pięknie, Bartoś. W tym spektaklu to, co nam muzyka Chopina daje, to przede wszystkim daje nam jakby taką dynamikę aktorską. Aktorzy są przyklejeni. Rytmy im wyznacza Chopin, rytm mówienia. W każdym takim zabiegu preparowania czy zmieniania muzyki klasycznych kompozytorów, po prostu wielkich kompozytorów, jest to ryzyko, że parę osób może się pogniewać albo się zezłościć. A nie on tam! I on potem się coś gra, ale... Kiedy był a Paris, lubiłem sobie z rana chodzić do króla francuskiego, na partyjkę szachów lub mariasza. Bonjour. Otóż, raz pewien podkomorz ogromny wszedł, anonsując jakiegoś kapitana. W bardzo dobrym filmie Pianista. To jest taka scena, kiedy ten Szpilman, grany przez Alana Bordego, się tak chowa w tych ruinach, tam nie ma ogrzewania i znajduje go Niemiec. I on mu gra Chopina, ten Szpilman. To było w filmie zagrane przez Janusza Olińczaka. Zagrał to pięknie i dla mnie to było fałszywe. Tak zimno było. On miał zgrabiałe ręce. Ten fortepian był już na kość zmarznięty, więc te dźwięki musiały brzmieć jakoś fałszywie, ale w tym więcej byłoby dla mnie prawdy. No coś takiego. Więc ja właśnie tutaj... że tu jesteśmy w jakiejś piwnicy, coś próbujemy pogadać tak durnolotnie o duchu polskim tak zwanym, o romantyzmie, bo właściwie w kulturze polskiej przestał istnieć romantyzm, ale nie przestał istnieć w odbiorze. Wydawało mi się, że warto jest wrócić do romantyzmu. W roku pańskim 1835 żeśmy rekreacyjni w kopalni nerczyńskiej zażywali na Sybirze. Był z nami stary Żmudzin, co dyscyplinował się co niedziela i biczowania onego nigdy nie odpuścił. Jacek Milczanowski. Te obrazy mają przesuwać się przed oczami widzów, czy zostawać w ich oczach? Myślę, że to są obrazy, które poniekąd znamy, więc je chcemy tylko przywoływać. To znaczy, każdy widz ma swój obraz w sobie. Jeżeli coś mu się skojarzy, to raczej z tym, co ma w sobie. Im te obrazy będą bardziej enigmatyczne, tym może więcej skojarzeń. Ave Maria. Za duszę 460 bezimiennych rycerzy, którzy przez Apraksy nachwyceni i pieszo gnani do mągli znośnych, do liczby 180 w drodze wymarłszy resztki ciał i ducha polskiego w Sybir ponieść. Ja jestem z pokolenia, jakiego jestem, to znaczy 70. lata. Wtedy się czytało Marię Janion, gorączkę romantyczną. Wtedy były dziady Swinarskiego. Była dyskusja, czy tam Polska ma wejść do Unii, nie ma wejść, a jak ma wejść? A no mówi, tak, wchodzimy do Europy, do Unii, ale z naszymi umarłymi. I gdzieś rzeczywiście my dźwigamy te cienie przeszłości, to staraliśmy się tutaj pokazać. One oczywiście mogą być groteskowe, mogą być śmieszne, tak, my jesteśmy śmieszni, mogą być też podniosłe na przykład. Tutaj starałem się w tym spektaklu cały czas jakby taką dynamikę stworzyć pomiędzy czymś, co jest takie bezpośrednie, jak na przykład ta pieśń Goszyńskiego, prawda? Pieśń o sadzeniu róż. To się jeszcze pamiętam, jeszcze gdzieś tak po kościołach, do końca lat 70. śpiewało, w 80. w stanie wojennym, to było bardzo popularne. To pieśń powstała okresu powstania listopadowego.
A z drugiej strony oczywiście no, te takie quasi-parodystyczne teksty, bo ten tekst ostatni o tym święconym u księcia Radziwiłła, panie kochanku, no to jest tekst Juliusza Słowackiego, mało sobie ludzi zdaje, że i tam jest też proza Krasińskiego, że to byli świetni prozaicy. Ledwie objąłem wzrokiem to widzenie, gdy zabrzmiał hejnał, bogasło już słońce i wnet z browiska tego wyszły cienie i pod trąb głosem szły roty milczące. To są teksty romantyczne, ale tyczy to raczej epoki niż samych tekstów, ponieważ jak zwykle Wiesław, reżyser Wiesław Hołdys poszukał głęboko i przywołuje teksty nawet znanych autorów, ale trochę nieoczekiwane. Nie wiem, czy ktokolwiek rozpozna tutaj Konopnicką. Myślę, że romantyzm to jest coś, co nas z jednej strony ukształtowało, a z drugiej strony, co głęboko na nas wpływa, mimo że się do tego nie przyznajemy. To znaczy, możemy być zmontowani wobec romantyzmu, a on i tak w nas jest. Teksty doszły na końcu. To znaczy ja najpierw się kierowałem muzyką, potem cyklem obrazów Stachiewicza, koniec spotkań XIX wieku malarz, który malował po prostu widma pracowni. Czym się kierowałem? Żeby to były tak, teksty tyrtejskie, czyli ten tyrteizm, to jest taki nurt w polskim romantyzmie, pieśni, które czemuś służyły, bo one albo zagrzewają do walki, albo wiersze, które się mówiły, albo coś tam, coś tam, coś tam, ale one zawsze były nieco samobójcze. Idźmy wolność zdobyć zgonem, albo pięknie umierać, no to jest takie strasznie polskie, prawda? I też mocno mordercze, tam ilość tych, że to trzeba pozarzynać, pomordować, utopić we krwi, co... A co więcej, takie teksty pisał późniejszy, jeden z dowódców powstania stycznia, czyli Ludwik Mirosławski. Nie brałem absolutnie wysokiej literatury. Chóra zemijny, starów korowy, gdy lud dotąd chodzą w cierniowej i w krwi zatopy natkniłe strony. W romantyzmie jest ten nurt fatalizmu, czy to tylko takie nasze wyobrażenia po szkolnych lekturach? No, szerzej pojmowany romantyzm chyba jest ponury i sięga do takiej metafizyki. Z drugiej strony odwołuje się do czegoś, co jest ten nasz romantyzm, także ważną cechą kształtującą nas genetycznie, czyli do pewnej tęsknoty za ojczyzną utraconą, prawda? To jest coś, co nas kształtuje. Tutaj można popaść w patos, można popaść w sentymentalizm i romantyzm chyba... Mając takie nurty, ma też w sobie wielki pazur ironii. Ledwie objąłem wzrokiem to widzenie, gdy zabrzmiał hejnał, bogasło już słońce i wnet z browiska tego wyszły cienie. Romantyzm wyrasta z dialektyki Hegla, czyli jest teza, jest antyteza i to buduje syntezę jakoś. Nie groteska, ironia. Oczywiście trzeba pamiętać o źródłach romantyzmu, czyli pieśń gminna. Ale też kolejnym źródłem romantyzmu to już się zaczęło, to były te wszystkie rewolucyjne, to co tutaj śpiewam, ten polonez Kościuszki. Bardzo mordercze, bardzo jakobińskie wręcz. I zaświeciły wygoloną kością czaszek, do której śmierć miała już prawo. Bo z życiem o nie ciągnęła już losy i ustawiła je pod rozmach kosy. Takie udane sięganie do tekstów powstałych w czasach romantyzmu miało miejsce niejednokrotnie, ale wymaga to pewnej erudycji i przygotowania. I nie wiem, czy współcześni reżyserzy lubią być dobrze przygotowani literacko. Chyba nie. Książę krzyknął! Puść, panowie! Do ataku! Po czym z pierwszego pasztetu zdjął czapkę i wyleciało z niego mnóstwo wiele żywych kuropat, wieniołów, gołębi, orfolanów, które podłuższy okna wyleciały na dziedziniec, gdzie stał jeszcze długi ogon szlachty. Współczesny człowiek po epoce takiej postcyrograficznej, o epoce, no powiedzmy, druku, przeszedł w taki płynny sposób do znowu komunikowania się werbalnego, emocjonalnego. I jednym z tych elementów komunikowania się jest obrazek. Jeżeli chodzi o odwoływanie się do ikonografii, to jest obrazek dla ludzi, którzy interesują się sztuką. A to są nasi potencjalni widzowie. Czyli nie odwołujemy się tak w ogóle do wszystkich obrazków, a do tych, które być może są w naszej zbiorowej pamięci. Tych, którzy są, nazwijmy to oględnie, inteligentami, którzy czytają.
I czują, że oczywiście. Czujemy wszyscy, więc myślę, że może ktoś też sięgnie po książkę tę tradycyjną taką, nie tą tylko do słuchania, a więc nie tą z epoki werbalizmu, tylko jeszcze tą z epoki druku. Zapominamy o tym, że w romantyzmie wirtuozeria instrumentalisty była na pierwszym miejscu. Grywali w salonach, grywali na dworach. Ludzie przychodzili przede wszystkim słuchać wirtuozerii, a w drugim rzędzie przychodzili po wzruszenia. W większości słuchaczy romantyzm kojarzy się właśnie z poruszeniami duchowymi. Przeplata się ta rewolucyjność z mgłą zasnutą. Znowu Hegel, znowu... Wiesz, ich te guys, duch dziejów. Gdy myślimy Chopin, to tak jak mówiłeś, widzimy te wierzby, mgłę nad polem i tak dalej, a Chopin, przynajmniej z jego kompozycji, jasno wynika, że był fenomenalnym pianistą, był wirtuozem. Myślę, że romantyzm wskazywał na jedną ważną rzecz, na którą współczesna nauka ma już odpowiedź fizjologiczną. Mianowicie romantyzm odwoływał się zarówno do tego racjonalnego umysłu, jak i do tego, co de facto kieruje nami. Czyli co nazwalibyśmy dziś autonomicznym układem nerwowym. Czyli romantyzm jest strzewi, a my reagujemy na wszystko głównie emocjonalnie, a rozumowo możemy to co najwyżej temperować. W tym sensie romantyzm nawiązuje do najnowszych osiągnięć nauki, jeżeli chodzi o człowieka, a nie do tej, no już troszkę myszką trącącej, racjonalnej. Długo jeszcze, długo światu szumieć będą śnieżne burze. Zaćmy je przyszłemu latu, my wygnańcy stron rodzinnych. To, co cechuje współczesną kulturę, proszę mi wybaczyć zbytnie uogólnianie, to jest kompletny materializm. Nie ma duchowości. Jest bebechowatość, ale tym się karmiły całe nasze pokolenia przecież. I tego jest brak. Po prostu tym się kierowałem, że tego jest brak. I tyle. Jakże los nasz pieszy wniosły, gdzie idziemy same głogi, gdzieśmy przeszli róże wzrosły. Więc nie schodźmy z naszej drogi. Wysłuchali Państwo reportażu Ewy Szkurłat-Adamskiej pod tytułem Widma.